W tym wideo nauczymy Cię, jak lakierować drewno palety. Będziesz potrzebować uchwytu do szlifowania, papieru ściernego o różnej ziarnistości, odkurzacza, pędzla, lakieru oraz wełny stalowej. Zacznij od szlifowania drewna, stosując się do kroków pokazanych w poradniku szlifowanie drewnianej palety. Uważnie pozbądź się wszystkich niedoskonałości. Oczyść drewno pędzlem, a następnie odkurz, aby upewnić się, że pozbyłeś się kurzu. Zaaplikuj cienką warstwę lakieru wzdłuż włókien drewna, aby uniknąć pozostawienia śladów w pędzle. Pozostaw do wyschnięcia na okres wskazany na instrukcji lub puszce. Następnie użyj wełny stalowej, aby pozbyć się śladów pędzla czy niedoskonałości po pierwszej warstwie. Odkurz po raz drugi. Następnie pokrój kolejną warstwą lakieru, powtarzając poprzednie kroki. Zazwyczaj potrzebne są dwie warstwy lakieru, ale możesz pokryć nim drewno aż do osiągnięcia upragnionego efektu. Twoja paleta jest polakierowana.